codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. I zaczynamy dzisiejszy temat dla reportera. Wiosna już w kalendarzu. Wiosno, ach to ty. Leszku, to też ty? Tak, to ja. Dzień dobry. Dzień dobry. Nic się nie zmieniło. Jest też nasza dzika wiosenka. Oczywiście. Patatajka. Nie wiem, czy patataje ją dziki, ale może. No jak robią patataj. W lesie chyba dawno dzika, nie byłeś. Dziku, co ty tam robisz w tym lesie? Chrumka. O, właśnie. Żołędzi szuka. No, może byśmy zrobili tutaj takie małe wyjaśnienie naszym słuchaczom, dlaczego Kasia Prałat i dzik jest dzik. No, bo chyba już właśnie powiedziałeś idzik. Idzik. No dobra, okej. Okay. 726-114-114. Ona jest w sumie dwubiegunowa. Bo i Prałat, i dzik. Nieważne. No dobra, nieważne. Koniec. Ważne jest to, żebyście dzwonili dzisiaj do 9:45. Za chwileczkę sobie muszę podejść do studia, troszkę słuchawki podkręcić, bo coś za cicho mam. Czekaj, dzisiaj. Podejdę, to mów, nie. Ja cię będę podkręcał. To ja mówię, a tylko Bartku nie za głośno, bo za chwileczkę mi bębenki strzelą, ale no oczywiście w temacie dla reportera z Kasią i z Bartkiem czekamy na wasze telefony. Oczywiście też na bieżąco zerkacie na miedziowe.pl, tam najświeższe informacje. Wczoraj miałem okazję być na meczu Kuprum Lubin, to możecie sobie zerknąć na te emocje sportowe, które postarałem się przynajmniej oddać na zdjęciach. A Iwona Mierzwiak napisała nam tutaj też o konkursie na pocztówkę wielkanocną i piosenkę ludową. To wiosenne konkursy ze Ścinawskim Centrum Turystyki i Kultury. No, zobaczymy, z jakimi tematami dzisiaj w pierwszy dzień wiosny do nas zadzwonicie. Konkurs na pocztówkę. Patrzę, kto może wziąć w nim udział. Bo już chciałbyś. Bo. I co, możesz czy nie? Do dzieci z przedszkoli. No to prawie. Odbierzmy telefon. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Słuchamy. Halo. Słuchamy. Dzień dobry. Ja wiem, że dzisiaj jest pierwszy dzień wiosny i w zasadzie powinniśmy słuchać jakichś radosnych tematów, ale ja dzwonię z takim tematem. W sobotę miałam przyjemność bądź nieprzyjemność uczestniczyć w pogrzebie kaplicy cmentarnej na Brzostowie. Tak. I po prostu stan tej kaplicy to jest po prostu przerażający. W jakich warunkach my żegnamy te nasze osoby bliskie, wyrażając im jakiś tam szacunek, po prostu te wiszące, czarne, brudne pajęczyny. Ja nie mówię o stanie technicznym, bo on też dużo ma do życzenia, ale to, że tam jest tak brudno i te pajęczyny wiszące z każdego miejsca w tej kaplicy, to po prostu to jest żenada. No, wydaje mi się, że to jest temat, którym się powinno zająć. Tak, i powiem pani już, no szybko, nie wiem, czy to panią usatysfakcjonuje, ale w tym roku kaplica ma być kompleksowo wyremontowana, a jak wyremontowana, to i miejmy nadzieję, że te pajęczyny i te wszystkie nieczystości, które... Wie pan co, ale to remont remontem, ale to, że tam jest brudno, to nie trzeba jakiegoś nakładu pieniężnego. To wystarczy wziąć miotu na wysienniku czy na drabinie. Zgadza się. I po prostu to ogarnąć, tak? Mhm. To nie wymaga jakichś nakładów pieniężnych. A jeżeli będziemy czekać na ten remont nie wiadomo ile, to jest po prostu, moim zdaniem, to naprawdę jest po prostu wstyd. Jasne. Wstyd. Naprawdę, jeżeli uważam, że nawet te osoby, które są odpowiedzialne za to, nie chciałyby żegnać swoich bliskich w takich warunkach, w takim brudzie, w takich pajęczynach wiszących, prawda? Bo to nie jest zaniedbanie, które powstaje powiedzmy z tygodnia na tydzień. No to prawda. Miesiącami. To prawda. Bardzo proszę zwrócić komuś uwagę, bo ja rozumiem wszystko, że są jakieś plany remontów, musi być odpowiednia para roku, czy tak dalej, tak? Ale to, żeby wziąć miodłę i omieć te wszystkie pajęczyny zwisające, to każda pora jest dobra. Nie trzeba żadnego nakładu. Jasna sprawa. Dobrze, notuję to sobie i zaraz po audycji przedzwonimy w odpowiednie miejsce i postaramy się zainterweniować. Dziękuję pięknie. Pozdrawiam, miłego dnia, miłej wiosny. Również dobrej i słonecznej, ciepłej wiosny sobie życzymy oczywiście, a wracając do kaplicy na cmentarzu przy ulicy Świerkowej na osiedlu Brzostów, to faktycznie to jest jedna z wielu inwestycji, które miasto zaplanowało w tym roku. W pierwszej kolejności kaplica będzie rozbudowana o spore zadaszenie. A teraz odbieramy telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, witam. Jakże na temat tej wiosny
Chciałbym powiedzieć taki szczegół. U nas koło, na Spodzistej jest taki bardzo ładny park. Można sobie z pieskiem pochodzić, dla dzieci. Za sklepem społem, tam spożywczym. Tak. Jest tak zaniedbany. Liście jeszcze zostały po jesieni. No, tragedia. No po prostu chyba ktoś tam zapomniał o tym parku. Czy można jakimś służbom przypomnieć, bo chyba tam zapomnieli o sprzątaniu liści w ogóle ogólnie parku? Oczywiście, że przypomnimy. Służby... Jak już jest wiosna, to niech chociaż liście już znikną, bo już, żeby nas nie straszyło, nie? Służby miejskie są już w terenie. Widziałem, że niektóre tereny zielone ogarniają i doprowadzają do porządku, to my zasegurujemy też i poprosimy o to, żeby na Spadzistą w tym parku za sklepem też się pojawiły, dobrze? Bardzo będę wdzięczny. Dziękuję ślicznie. Pozdrawiamy serdecznie, do usłyszenia. No, najpierw ustalimy, czy to jest faktycznie teren miejski. Chyba tak. Natomiast no, trzeba to ustalić i zobaczymy, do kogo to należy. Wczoraj też miałem okazję się przypomnieć z tymi schodami, o których mówił nam słuchacz na Wita Stwosza. Wysokości Królewskiej 3A, zejście z Wita Stwosza właśnie pod tą klatkę. No są spore szanse, żeby zostały poprawione. Tam jest taka sytuacja dość ciekawa, bo na terenie spółdzielni, gdzie jest chodnik i gdzie jest barierka i gdzie są schodki, to jest wszystko okej. Natomiast na takim pasie zieleni między chodnikiem na Wita Stwosza a zejściem pod Królewską 3A jest taki, jak to wczoraj powiedziałem i Bartku, się śmiałeś trochę z tego, starodawne schodki. One mają być poprawione. No i czekamy w takim razie. Może będą. Są szanse na to. Nie wiem, Piastów powstało chyba w latach 1995 jakoś, to takie starodawne to one nie są. Ja pamiętam jak... Mówię o tych schodkach, przy tych blokach, bo te bloki to tak są z lat 90. Natomiast jak Kopernik powstał i pamiętam jak kiedyś z autobusu wysiadałem, to wdepnąłem prosto w taką... Kałużę. Błoto po kostki, jeszcze wtedy chodników nie było. No dzisiaj Kopernik już zupełnie inaczej wygląda, zresztą Piastów też. Dobrze, że w błoto dzisiaj w wielu miejscach można w coś innego wdepnąć. To prawda. Jak się pójdzie w miejsce, gdzie jest to dużo spacerowiczów. Mówisz o trawnikach, tak? Tak? Bo biegasz po tych trawnikach, to zwiedzasz. Ale tym też służby miejskie się zajmują, wiecie? Czym? Oczyszczaniem? Sprzątaniem, tak. No to ulica Długa. A mówisz o samym chodniku. Na przykład. To nie mówisz o terenie zielonym. Mieszkańcy Starego Miasta mają jeden wielki problem. Tak, no nie mają za bardzo gdzie wyjść z tymi psiakami i te i psiaki najczęściej to znaczy, psocą. Mogą na bulwar. Mogą wyjść na bulwar, ale ważne, żeby posprzątali po tych swoich pupilach. Dlatego się tym bardziej dziwię, że jak ulica Długa, szeroka, to... Ale zauważyłam, że takim miejscem też porannych spacerów z pieskami to wokół ruin kościoła świętego Mikołaja. Tak, dookoła jest. Tam generalnie, jest pozwólcie, że powiem, nie bądźmy takimi zasrańcami i po prostu sprzątajmy po swoich czworonogach. Natomiast 15 marca w moim artykule rzecznik prasowa prezydenta Głogowa Marta Dytwińska-Gawrońska mówiła o tym, że porządki na terenach zielonych już ruszyły, a co za tym idzie, to nie tylko sprzątanie liści z pasów drogowych, skwerów czy miejsc użyteczności publicznej, ale też przecinanie traw, bylin, róż, ale też prowadzone są prace z usuwaniem tak zwanego posuszu i konarów zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia, ale też, i tu co istotne, co? Tylko sobie znajdę właśnie usuwanie psich odchodów. Aha. Także. No ale to i tak my powinniśmy dbać o to, tak? Tak, zgadza się. Czystość, bo to zależy tylko i wyłącznie od nas, czy będzie czysto, czy nie będzie czysto, bo jak mamy czekać czasem na służby, no to bez sensu, skoro można to zaraz zrobić dosłownie minutę, czy nawet 30 sekund po. Czysto. Tak jest. I przynajmniej człowiek idąc przez taki trawnik ze swoim pieskiem nie musi patrzeć pod nogi. Tak, i tu cytując rzeczniczkę prezydenta, z początkiem wiosny przystąpiliśmy do usuwania psich odchodów z terenów zielonych, a będzie co sprzątać. No będzie, no, niestety w niektórych miejscach to widać. No, mimo, że pojawiały się dość obfite deszcze, to nic nie zdziałały. Tak, nowe nasadzenia w postaci rododendronów pojawią się też na Rondzie Konstytucji 3 maja. Uzupełniona będzie roślinność w donicach ustawionych na ulicy Grodzkiej. A nie będą się saren bali? Nie, myślę, że nie. Pogłaskają, jak podejdą. One takie już chyba oswojone. Nie wiem, sarny głogowianki. Ciężko mi powiedzieć. Natomiast ostatnio ze znajomym rozmawiałem, widział ich tam 7 na środku. Także. No i to tam jakoś tak jest. Takie mini zoo. Przyjemnie. Kiedyś zoo było w Fosie, teraz jest na Rondzie.
Zawsze to coś miłego. Dobrze, drodzy słuchacze, my czekamy tutaj na wasze telefony. Niekoniecznie miłe. Wiemy, że jest pierwszy dzień wiosny i fajnie byłoby usłyszeć jakieś kwiaty i motyle, no ale wiecie jak jest. Na to też czekamy. Na te gorsze też, jak najbardziej, no bo przecież od tego jest ta audycja, żeby zgłaszać też te gorsze rzeczy. Ale może przy wiosnie kwiaty i motyle faktycznie. 726 114 114. Czekamy oczywiście na wasze telefony. Gdyby ktoś miał dla nas jakiś temat jeszcze, to się nie krępować, tylko zadzwonić po prostu. 726 114 114. Zapraszamy, drodzy słuchacze. Czekamy, czekamy. Oczywiście kwestie kaplicy na cmentarzu w Brzostowie zaraz po audycji zgłoszę. Jeśli chodzi o park na Spadzistej również. No, czy przyjdzie mi zgłosić kolejne tematy, to pokażę w najbliższe minuty. Zależy od słuchaczy. Czekamy na te kolejne tematy. Dzisiaj tematy robi ciekawe Iwona Mierzwiak, nasza reporterka. Dała mi znać, że robi dzisiaj wiosenno-skarpetkowe newsy w Lublinie i w Polkowicach. O, rzesz ty. O. Wiosenno-skarpetkowe? No, właśnie. Znaczy co, że bratki sadzone w skarpetkach, czy? Nie, ale kolorowe na pewno nie do pary są to skarpetki. A, to już domyślam się, o co chodzi. No tak. Bo przecież dzisiaj ważne święto. Tak, właśnie, więc oczekujcie tych newsów w naszych serwisach lokalnych i na miedziowe.pl. Po południu oczekujcie rozmów z naszymi gośćmi. Też będą ciekawe propozycje i sportowe, i świąteczne, bo przecież nasza fanka tematu dla reportera zresztą rozmawia z Leszkiem Wspaniałym i dzisiaj po południu będzie okazja wysłuchać tej rozmowy, a startuje już niebawem kolejna edycja trenera osiedlowego, o tym będzie mowa po południu, a teraz dzwoni do nas słuchacz, słuchaczka. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchajcie, pan mówił o tych nasadzeniach. Mi chodzi o Kili Skłodowską, bo tu nam się już taka fajna pustynia betonowa robi. Koniec tamtego roku wycięli nam następne 3 drzewa i po prostu jak z balkonu patrzę, to mnie krew zalewa. No. A w którym miejscu? Parę nasadzeń tych drzew, bo fajnie widziałem na Długosza, na Połanieckiej, tu Aleje Wolności. Mm. Po prostu, no, dosadzić drzewa, bo to już lipy niemieckie nie wytrzymują tempani czasu, nie? A na Kili Skłodowskiej przy samej drodze, czy gdzieś tam w podwórkach? To znaczy się od tunelu do ośrodka zdrowia. A, w ten sposób tutaj. Mówisz, że... No, tutaj od podwórka, bo tutaj żadnej zieleni, garaże, śmietniki i jeden ogromny parking. Jasna sprawa. A tu przy ulicy to no zaczyna się pustka robić. Beton. Mam zapisane, przekażemy w takim razie. Dziękujemy ślicznie, do widzenia, bo tak akurat żona mówi dzwoń. No i zadzwoni. Żony trzeba słuchać. Tak jest. Żona i matka jest tylko jedna. No z tym pierwszym to tak niekoniecznie. Przestań drążyć. No cóż, 726-114-114. Kili Skłodowska, kolejne zgłoszenie. No ale póki co, to mamy tutaj dzisiaj sam Głogów, a przecież dzwonicie z całego Zagłębia Miedziowego. Tak no więc... właśnie, więc zapraszamy. Wracając do tematu dla reportera i fanów tej audycji, to już możemy zdradzić, że to Alicja Męczyńska, specjalistka do spraw marketingu w Chrobry Głogów S.A. będzie zapraszać trenerów do... no właśnie, trenowania młodzieży. Tak. To po południu dzisiaj rozmowa Leszka Wspaniałego, ale będą jeszcze panie Anie, czyli Centrum Działań Twórczych w Lubinie, Anna Wiśniewska i Anna Adamus-Krawczyk, no bo to już też taki czas, kiedy zaczynamy się przygotowywać do świąt wielkanocnych i mają ciekawą propozycję warsztatów wielkanocnych i po południu opowiedzą, co też ciekawego będzie można zrobić w Centrum Działań Twórczych w Lubinie. To właśnie ciekawe, powiem wam, że do świąt jeszcze trochę czasu, a w miniony weekend w wielkanocnym meetingu startowali lekkoatleci. A troszkę do świąt jest jeszcze, nie? No widzisz, są takie imprezy, które już wcześniej wymagają na przykład zapisów. Masz rację, powinni w święta to robić. Bo się rozchodzą wejściówki szybciutko. A my po prostu chyba już tak bardzo czekamy na wiosnę i być może i na święta, więc już wcześniej chcemy się do nich pewnie przygotowywać. Pewnie tak, bo to zawsze taki miły czas spędzony w czasie rodzinnym. Choć ja akurat w święta też będę biegał. Czemu mnie to nie dziwi? Czyli jednak można to połączyć. Tak, można, bo to... Kiedy są święta w tym roku? 7, 8, 9? Jakoś tak? No, coś w tym stylu. Dobrze. No, 10 chyba też. 8, 9, 10, bo 10 tak, jest bieg do 8, pustego... 9, 10. Bieg do pustego grobu w Nowej Soli, także... Dobrze. Wlany poniedziałek? Tak. Nie boisz się? Nie. Że cię zlejo? Rano mnie zlejo, a potem pojadę i pobiegam.
Ciekawe, jaka pogoda będzie tego 10, jak tak mówisz. Ja coś mam przeczucie, że będzie ciepło. No, powinno być już, wiesz. Czekamy, aż... No w sumie jest już ciepło. No 13 stopni dzisiaj zobaczymy. Wczoraj też poranki było przyjemne. Poranki są o wiele przyjemniejsze. No, po poranku to się spaceruje do pracy. No właśnie, właśnie. Dobrze. Ty właśnie roweru nie ma. Ty piechotą przyjdziesz? A można przyjść inaczej? No można. Jak? Autobusem komunikacji miejskiej. Od przystanku. No patrzę właśnie. Na pogodę 14, 14 i 10 i z deszczem. 10 z deszczem 10, ale to się zmieni. Pewnie jeszcze. Tam. Już widzę, że od wczoraj się prognozy dość mocno zmieniły. Dobrze też, żeby nie było za gorąco. Jutro w czwartek, w piątek 18, 19 stopni lodu. Ale pięknie. Nie mamy dzisiaj przerwy reklamowej, więc zrobimy tak. Uwaga, uwaga. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. O i już. Jesteśmy z drugą częścią dzisiejszego tematu dla reportera. Teraz pozostaje tylko wam, drodzy słuchacze, żeby do nas dzwonić przez najbliższy kwadrans. Macie 15 minut na to, żeby zatelefonować. Mówiłaś tu, Kasiu, o naborze do trenera osiedlowego, bo oczywiście zajęcia ruszą w kwietniu. Natomiast do 24 marca... A jest 24, więc proszę się sprężyć, drodzy chętni, do udziału. 21, Kasiu. A powiedziałem, że który? Czwarty. Do 24, a dzisiaj 21. Tak, powiedziałeś 24. Tak? Tak. A to przepraszam. No, z rozpędu. Dobrze, że mamy Leszka. Kasia chce już być w piątek, także. No, w sumie tak. No, a w, że tak powiem, kręgosłup i taki sztywny szkielet tego trenera osiedlowego jest. Natomiast poszukiwani są trenerzy konkretnie na dwa boiska. Przy szkole podstawowej numer 3 i przy szkole podstawowej numer 2. A teraz odbieramy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry, Radio Elka. Tak, słuchamy. Wiesz pan co, ja mam taki temat. Ja jeżdżę często do Niemiec, za Drezno do miasta Rönnburg i tam mój kolega chciał zobaczyć, jak wygląda nasze miasto Głogów. Tak. I na internecie żeśmy pooglądali, mówi, że bardzo piękne miasto. Pyta się, kto to robi, a mówię, że teraz jest prezydentem pan Rokaszewicz. I pan Rokaszewicz, kurde, moim dużo zrobił tu w naszym mieście. I to są podzielone zdania, oczywiście to nie jest tylko moje zdanie, nie? Ale uważam, że pan Rokaszewicz naprawdę bardzo dużo zrobił i bym zamówił dla niego te motyle i tą muzyczkę. Ach, kwiaty i motyle, muzyczkę. Muzyczkę i motyle, tak. Dobrze. To co, jak tutaj Wielka Trójca? Co ja myślę, że tak, no, skoro nasz słuchacz, to za granicy, to jak najbardziej. To bardzo dziękujemy, bardzo. Pozdrawiamy i proszę bardzo, do widzenia, jak najbardziej, dobrego dnia. No to proszę bardzo. Takie zagranamiczne życzę kwiaty i motyle, to już jest razy dwa. Bartek, Kasia, słuchajcie, na maila dostałem takie dwa zapytania od naszego słuchacza i to na pewno cię, Bartku, zainteresuje bardzo, bo dotyczy to nowo budowanej ścieżki rowerowej, tak, od ulicy Witosa. Okay. I pyta nasz słuchacz tak. Trasa rowerowa około 100 metrów od Biedronki w kierunku Kortów jest niebezpieczna. Na przewężeniu ulicy Witosa jest strome pobocze, tam gdzie ustawiono wzmacniające trasę bloki betonowe i jadąc rowerem może zdarzyć się potrącenie lub upadek, a wtedy spada się z trasy z wysokości około 5 metrów na ulicę. Proszę o sprawdzenie, czy na tym odcinku trasy są przewidziane barierki lub jakieś ogrodzenie. Uważam, że dla bezpieczeństwa uczestników powinno jakieś zabezpieczenie być. A tam ktoś już jechał? No, to już jest otwarte? No nie jest otwarte, no bo jest w trakcie. A drugie pytanie. Ulica Witosa przez powstałą inwestycję ma bardzo wąski wjazd od strony Biedronki. W najwęższym odcinku chyba nie ma nawet 6 metrów, tak sugeruje nasz słuchacz.
jest możliwość poszerzenia tego odcinka jezdni od strony Biedronki. Dziwi mnie, że tego nie zrobiono. Tam jest ruch samochodów dostarczających towary do sklepu, przez co jest wąsko. Powinno tam się poszerzyć ulicę Witosa. Tak sugeruje nasz słuchacz. Wjazd na ulicę Witosa. No Witosa generalnie jest wąska, ale czy trzeba ją poszerzać? Ale to tylko na wjeździe, bo pewnie chodzi od sklepu strony, bo teraz jak są roboty prowadzone, ja nie wiem, dajmy skończyć tą robotę, niech te prace się tam zakończą i wtedy będziemy już się zastanawiać i pytać, bo w tym momencie, kiedy jeszcze prace trwają, no to nie ma co gdybać, natomiast o te barierki możesz spytać. Tak właśnie robię i przesyłam maila dalej. Zobaczymy, jak tu sytuacja wygląda. No bo tak jak tu słuchacz pisze w mailu, z 5 metrów spaść to... No nie, ja wiem, że tam jest skarpa, faktycznie, no tam się zresztą wjeżdżało, nie dość, że na początku jak jeździłem jeszcze tą starą drogą, która była ubita po prostu ziemia, no to się najpierw trzeba było podskoczyć pod bardzo wysoki krawężnik przy wjeździe na ulicy Witos. Naprawdę, ten krawężnik był chyba, nie chcę skłamać, minimum był 15 centymetrów, jak nie więcej. Tak, był taki, Kasia, krawężnik. W szoku jest. No. Trzeba było najpierw pod niego podjechać, później męczyć się pod górkę i to faktycznie... To hulajnogą nie darło. Nie, tam hulajnogą nie, bo to poza tym ubita ziemia, to taką chyba terenową tylko i to też byś musiała podnieść ją, to żeby... To drogie rzeczy. No, to nie są tanie rzeczy, masz rację. Są hulajnogi terenowe? No jasne, że tak. Z prędkościami... Z amortyzatorami, z prędkościami, które osiągają nawet 90 km na godzinę, Leszku. To już w kasku. No przede wszystkim, w ogóle na hulajnodze w kasku powinno się jeździć. Albo w hełmie. Stroju astronauty. O! Na przykład. Od razu wiatru by nie było czuć. No, ale tam faktycznie tam w pewnym momencie jest dość wysoko, ale tutaj nasz słuchacz o jakichś słupkach pisał. Tak. Dobra, tak. Ale to teraz odbierzmy telefon. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Słuchamy. Ja mam dwie sprawy takie. Chciałem Słuchamy. Piaty i motyle na wykonanie progu zwalniających z wyjazdu z Obory do Lubina. O! Super. No ale czekałem z tym długo czekałem, bo myślałem, że od razu te bariery zrobią tam te takie osłaniające przy chodniku, ale do tej pory tam jeszcze... Nie, tych barier to oni tam nie zrobią na pewno tak szybko. No to już tam z pół roku jak są progi, nie? No. Tak długo trochę, długo pan czekał z tymi kwiatami, te pół roku. No bo myślałem, że to razem będzie związane z tymi barierami, nie? No pan się nie. W pakiecie po prostu... Ale rozumiem, że w pakiecie, dobrze. A druga sprawa? W pakiecie by było, nie? A druga sprawa, taka prośba w zasadzie, tam jest taki przystanek na żądanie na ulicy Lubińskiej, jak się jedzie w stronę Obory, nie? I tam to jest dla... Na żądanie i jak się wysiada, to tam praktycznie jak się dochodzi do tej ścieżki rowerowej, do tego chodnika, to tam praktycznie po błocie się depcze i tam takie róże są posadzone między tymi drzewami. I to jest odchylek, ja nie wiem, z 8 metrów. Jakby tam jakiś taki troszkę chodniczka zrobili jakiegoś wąskiego, to by było fajnie dla tych wysiadających. Poharatać. Sporo ludzi wysiada. Ładnie pan to ujął, troszkę chodniczka. Troszkę chodniczka, no takiego, żeby się nie paprać w tym błocie i nie drapać po tych różach. Dobrze, rozumiemy. To sobie zanotujemy i będziemy pytać, czy jest możliwość. Przekażemy naszej koleżance Iwonie Mierzwiak. Fajnie by było. Dziękuję ślicznie, do widzenia, miłego dnia. Wzajemnie. No to co, gramy kwiaty i motyle, nie? No oczywiście, że tak. Oczywiście za ten telefon. Ja nie wiem, czy te osłony tam wprowadzą. Wątpię. Ale poczekamy, zobaczymy. Odrobinkę chodniczka może. Tak, chodniczka z płyteczek. Dzisiaj pierwszy dzień wiosny i powiem wam szczerze, że... Nie czujesz. Nie, to nie o to, że nie czuję. Tylko fajnie do sprawy podeszli dyrektorzy niektórych szkół. Po prostu Wagary? Puścili młodzież i dzieciaki do kina. No, a gdzie mieli puścić? A w innych szkołach normalnie lekcje. Takie mało wiosenne podejście, co? Ale gdzie są normalnie lekcje? W technikach? W liceach? Pomijmy nazwy, to nie o to chodzi. Ale chodzi nie. Rodzaju szkoły. Ja mówię o rodzaju szkoły. Technikum, liceum, bo w podstawówkach na pewno wyszli dzisiaj. Nie wszędzie. Nie we wszystkich podstawówkach?
No to kwestia organizacji. No dokładnie, no dokładnie. To tak pokrótce, przy pierwszym dniu wiosny. A to może dlatego, że pogoda nie sprzyja. Troszkę lajtowego podejścia by się przydało. Pogoda nie sprzyja, no tak, autobusem trudno dojechać do kina na przykład. No słuchaj, to też trzeba zorganizować. Sam mówiłeś, że czasami musiałeś wsiąść do autobusu, a autobus był za mały, bo szkoła jechała. Bo na przykład jakaś wycieczka się nagle znalazła. Ale nie, ja tak jak, błagam was, nie wywołujcie autobusów z lasu, bo za chwilę będzie telefon o komunikacji miejskiej. Autobusy super, ostatnio się sprawdzają. Tak, a co do wracając jeszcze do rozmowy z Alą Męczyńską z Chrobrego na temat trenera osiedlowego, to taką wielką frajdę organizatorom sprawia to, że w lidze osiedlowej, bo w ramach tego trenera osiedlowego jest też Liga Osiedlowa Piłki Nożnej, to przykładowo niektórzy korzystają z komunikacji miejskiej, ale potrafi na przykład taka ferajna 15-osobowa przyjechać na rowerach z Nosocic na Kopernik, żeby rozegrać tak zwany mecz wyjazdowy w lidze, także to tak fajnie wygląda, kiedy młodzież się organizuje i przyjeżdżają na mecz rowerami, inni oczywiście autobusami komunikacji miejskiej, ale to też taka dla nich no dzisiaj przygoda, to może za duże słowo, ale zebranie się, że tak powiem, w ferajne i wyjechanie na mecz wyjazdowy z jednego osiedla na drugie, żeby... Robi wrażenie taka ekipa. No, dokładnie. Także fajnie, że tak się organizują. Pewnie, pewnie. I że chce im się coś robić. I jeszcze w dodatku jest to sport, więc... Sport. Nie grają online, tylko po prostu spotykają się i... No jak ja też lubię sport. Właśnie online, no i co? No ale to nikt się nie neguje. Ale w piłkę nożną na przykład. Już nie mów, bo lubisz sport taki prawdziwy, bo lubisz jeździć na rowerze. A to sport jest? Ja myślałem, że to życie. Dla mnie rower to życie, dla siebie może sport. Kiedyś miałem taką dość poważną... Dla mnie rower jak samochód. Utarczkę słowną, bo ścieraliśmy się z kolegą o szachy. Czy to jest sport, czy to nie to jest sport. To jak najbardziej ekstremalny. No. Naprawdę, no mówię, bo... Sport ekstremalny to też prowadzenie dzisiaj własnej działalności gospodarczej, tak mówił Sławek Majewski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie. A weź produkuj szachy i jeszcze... wyprodukuj szachy, a potem zagraj w nie. Tak, no to już jest sztuka. No. Drodzy słuchacze, powolutku kończymy dzisiejszy temat dla reportera. Już? Jeszcze 3,5 minuty. No tak się miło rozmawia, jak nie ma sportu, widzisz. No. Wreszcie. Dobrze, nie, ogólnie rzecz jasna, wszelkie informacje dotyczące sportu, tego, co się dzieje w naszym regionie i tak dalej, to znajdziecie na miedziowe.pl. My natomiast jeszcze czekamy na jakiś telefon. Tak, jeszcze a jeśli chodzi telefon. O wydarzenia w naszym regionie, takie kulturalne i sportowe, no to są też innego rodzaju wydarzenia sportowe, na przykład charytatywne. A teraz odbieramy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchamy. Proszę pana, ja mam taką prośbę, bo między tutaj, jak się idzie do delikatesów, tam jest taki kiosk z gazetami. Ale gdzie? Jeszcze do których delikatesów, na jakiej ulicy? To jest Gwiazdista. Okej, już wiemy, gdzie jesteśmy. No i tam jest chodnik do delikatesów i tam między tym kioskiem to są gazety, a delikatesami tam na chodniku jak pada, to jest tak bardzo duża kałuża, że nie idzie przejść, a tam ludzie dojeżdżają, którzy robią zakupy w delikatesach samochodami i też ciężko jest przejść, bo można po prostu, może kierowca potrącić, nawet nie zauważając, bo cofa do tyłu. Prosiłabym, jeżeli można by było to tą sprawę... Ale to proszę mi powiedzieć, to jak pani widzi tą sytuację? No bo kiosk stoi na parkingu. Ale to mi nie chodzi o kiosk, tylko mi chodzi o chodnik, który prowadzi do delikatesów. Ach, że można przez niego przejechać, tak? To znaczy się tam stoi cały czas woda na tym chodniku, jak pada deszcz. I to ogromna jest kałuża. Dobrze. Jakby się szło później tam w stronę działek, nie tam do no tak mogę panu wytłumaczyć, nie wiem jak to dokładnie. To jest, to tam jak się idzie od kościoła, to tym chodnikiem i tam jest bliżej delikatesów, nie? Koło delikatesów. Dobrze, a tam proszę... stoi biały kiosk i za tym kioskiem na chodniku cały, jak pada deszcz oczywiście, stoi bardzo duża kałuża. A proszę mi tylko powiedzieć, a ten biały kiosk, co tam stoi, to on jest bliżej już delikatesów? Tak, tak. Przy samych delikatesach, tak? Tak, tak, tak. Dobrze, tak. A proszę to tylko kiosk jeszcze... Kiosk mi nie przeszkadza, tylko tak, mi tak, przeszkadza ja rozumiem. Ta kałuża, nie? A proszę powiedzieć, ta kałuża to bardziej na parkingu czy na chodniku? Nie, na chodniku właśnie, na chodniku. Czyli się zrobiło wgłębienie w chodniku ulicy Gwiaździstej.
No i tak, że po prostu no, nie idzie przejść tym chodnikiem, a tam dojeżdżają klienci samochodami, żeby do delikatesów i też jest ciężko przejść, no bo stają, później cofają, wiadomo, chcą wyjechać dalej. Jest po prostu problem, żeby w ogóle przejść, oczywiście jak pada deszcz, bo jak nie pada, to nie ma problemu, nie? Dobrze, to bardzo dziękujemy w takim razie za ten temat. Pozdrawiamy, miłego dnia. Weź Leszku kajecik i notuj, gwiaździsta chodniczek przy delikatesikach. Na gwiaździstej byłem wczoraj. No i co? Nie widziałeś? Na pożarze byłem wczoraj. O, no tak. No niedobrze. Widzieliście zdjęcia i filmy, tak, nie? Tak. Działo się. W sumie przyczyna nie jest jeszcze znana, natomiast no, zadymione było całe 9 i 10 piętro. Całe szczęście, że nikomu właśnie w tym całym zdarzeniu nic się nie stało, natomiast no, strachu było sporo. Na szczęście błyskawiczna, jak zwykle, interwencja strażaków przyczyniła się do ugaszenia. Jeszcze szybki telefon. Dawaj. Halo, dzień dobry. Dawaj. Halo. Halo, dzień dobry. Słuchamy. Dzień dobry, dzień dobry. Chcielibyśmy zgłosić zagrożenie bezpieczeństwa dla pieszych, dla przejeżdżających samochodów. To jest ulica Rudynowska, skrzyżowanie Osadników i Kolejowa, wylotowa z Głogowa w kierunku Rudnej. Jeżeli ktoś chce się dostać na stację kolejową z ulicy Osadników... To musi trochę poczekać. Nie. Nie ma jak. Po prostu nie ma pasów. Ach, mówi pani na nogach. A, o pieszych pani mówi. O pieszych mówię. Dobrze, bo my myśleliśmy, że jeżeli o auto chodzi. Tak, jeżeli ktoś wychodzi z pociągu i chce dojść do przystanku autobusowego, to też życzę powodzenia. No tak, nie ma jak, faktycznie nie ma pasów. No ale no to... Mało tego, włączyć się z ulicy Kolejowej w kierunku miasta, a trzeba mieć, to już nie mówię o anielskiej cierpliwości, bo ją wyrobiliśmy, ale największym problemem jest bezpieczne włączenie się do ruchu, bo niestety to lustro malutkie jest. Bardzo oddala jadące samochody i wydaje się, że one są na tyle daleko, że można bezpiecznie włączyć się do ruchu, a tutaj jest niespodzianka. No, przy okazji ono troszkę malutkie jest, prawda? Mówię, przy okazji ono trochę małe jest tam akurat na tym skrzyżowaniu. Dokładnie, dokładnie. Więc bardzo byśmy prosili, żeby wziąć pod uwagę i przekazać włodarzom miasta, że no, mamy ulicę kolejową, mamy ulicę Osadników, ale dostać się do najbardziej uczęszczanego w tej chwili chyba miejsca ze względu na korki w Głogowie, połączenia kolei z samochodem, no to, to jest naprawdę problem. Dobrze, tam na tym skrzyżowaniu było już kilka zdarzeń bardzo niebezpiecznych. Może trzeba by było pomyśleć albo nad rondem, albo nad jakimś innym rozwiązaniem, które pozwoli i pieszym, i kierującym bezpiecznie przejechać przez to miejsce. Dobrze, bardzo dziękujemy. Oprócz tego jeszcze niestety to miejsce jest nieoświetlone. To też prawda, tak. Tam jakaś lampa przed jeszcze zjazdem jest, ale nie wiem, czy ona świeci w ogóle. A później już jest ciemno. Właśnie cała ulica kolejowa jest ciemna. Tak, tak. I dopiero lampy są na przejeździe kolejowym, więc może trzeba by było zwrócić na to też uwagę, tak? Tym bardziej, że budują się tam coraz więcej jest domów i młodych małżeństw. Te dzieci wkrótce pójdą do szkoły albo już chodzą. No, już chodzą. No tak, trzeba o tym pomyśleć. Dobrze, mamy zanotowane w takim razie ten temat ulicy Rudnowskiej i skrzyżowania z ulicą kolejową Osadników. Przekażemy to. Serdecznie dziękuję. My również pozdrawiamy. Sytuacja jest o tyle w tym miejscu trudna, że mamy kwestię dróg miejskich i drogi wojewódzkiej, czyli ulicy Rudnowskiej. Tak więc tu będzie trzeba... Ale to, tak jest powiem, jeszcze, to jest jeszcze miasto. Miasto tak, ale Rudnowska to jest droga wojewódzka. Aha, tak, na tej zasadzie. Dobra, rozumiem. W sensie, o to chodzi. Dobrze, dziękujemy za dziś, drodzy słuchacze. Ale pomysł ronda w tym miejscu? No, nie głupi. No i doświetlenia przede wszystkim. Szczególnie, że tam szeroko jest. Dobrze, tak. Dziękujemy i co? I zapraszamy na jutro na 9.15. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elga. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście.
Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.